czy mieszkańcy Nowego Sącza będą dalej korzystali z dopłat do wody i ścieków. Projekt uchwały w tej sprawie przygotował Klub Radnych PiS Wybieram Nowy Sącz. Głosowanie nad projektem miało się odbyć w minionym tygodniu w trakcie sesji Rady Miasta i w związku z tym, że kluby ma większość w Radzie, wydawało się formalnością. Jednak z wnioskiem o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i odesłaniem go do wnioskodawcy wystąpił radny klubu PiS Wybieram Nowy Sącz Krzysztof Głódz. Ta uchwała o dopłatach jest niezwykle ważna dla mieszkańców i powinna być przygotowana w sposób taki, który uwzględnia szerokie spektrum spraw, wyliczeń, analiz, wymaga pochylenia się jeszcze nad tymi propozycjami. Jednocześnie radny zaproponował, aby w rozmowach na temat dopłat do wody i ścieków uczestniczyło szersze grono osób. Jest to przygotowany projekt uchwały dla wsparcia mieszkańców Nowego Sącza. Dopłaty przeznaczone są i kontynuowane dla mieszkańców miasta Nowego Sącza, dlatego stąd mój głos przeciwny do zaproponowanego przez pana radnego Krzysztofa Głódza wniosku formalnego. Ostatecznie wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad przegłosowano, 12 radnych było za, 11 przeciw. Temat wróci na najbliższej sesji Rady Miasta, która ma się odbyć 25 maja, a dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców obowiązują do 28 maja.